Byle Cristiano Ronaldo skrytykowała Georginę, co jej wytknęła, ma rację? Nereida Gallardo. Słyszeliście o niej? Prawdopodobnie nie. Kobieta w 2008 roku przez 8 miesięcy spotykała się z Cristiano Ronaldo. Byla modelka prowadzi dziś salon kosmetyczny na Balearach. Zasugerowała, że aktualna partnerka piłkarza Georgina Rodriguez poszła pod nóż, żeby upodobnić się do Kim Kardashian. Nereida Gallardo dziś ma 39 lat. Z byłych partnerek Cristiano Ronaldo jest ta mniej znana. Fani, którzy na co dzień bacznie nie śledzą życia prywatnego gwiazdora reprezentacji Portugalii, słyszeli o Irynie Szejk czy własnie aktualnej wybrańce serca, Georginie Rodriguez. Pani Gallardo dla szerszego grona odbiorców jest raczej anonimowa, choć tym razem dała o sobie znać w mediach społecznościowych. Paris Hilton została mama. Jej ma sekretną córkę, której się wyrzekł. Właścicielka małego biznesu w Hiszpanii posłużyła się aktualna partnerka piłkarza jako przykładem osoby, która mogła poddać się zabiegom upiększającym. Co ciekawe, 29-letnia dziś Georgina Rodriguez nigdy publicznie nie ujawniła, czy przeszła zabieg kosmetyczny. Syn Anny Hehe przerywa milczenie po śmierci mamy. Atlas ma zaledwie 13 lat. Georgina Rodriguez coraz bardziej podobna do Kim Kardashian. Co myślicie? Napisała byla partnerka Portugalczyka, zapraszając swoich obserwatorów do komentowania tego, jak zmienial się wygląd obu kobiet na przestrzeni lat. Nereida Gallardo po rozstaniu z CR7 wyszła za mas za biznesmena z Majorki. W jednym z wywiadów określiła byłego partnera jako ladnego chłopca bez mózgu. Dodała również, że jej aktualny partner jest znacznie lepszy w lusku od pięciokrotnego zwycięzcy z lotej pilki. Ania i Wlodek z Lwisland ujawnili, czy planuje ślub Teslowa zaskakuje.